Zastanawiacie się pewnie, skąd mi się ta modlitwa wzięła. No już tłumacza, modlitwa to tytuł płyty Damiana Holeckiego, a ta, którą żeście przed chwilą wysłuchali, w duecie została z Tacjaną wyśpiewaną. Płyta wydano niespełna miesiąc temu, czyli jeszcze blank gorko. Oglądajcie list szlagierowo LSS, bo będzie się działo, a fanki Damiana Holeckiego na pewno będą zadowolone. Dziś ty spróbuj.
A my już teraz przenosimy się do Kępna na kolejny, bo 352 radiowy finał listy LSS w Radiu Sud, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się kolejne, tym razem 352 notowanie listy szlagierowo LS. Proszę posłuchać, jak wygląda nasza gorąca top dziesiątka. Na miejscu 10 Harmonik, dzisiaj Twoje święto. Miejsce 9 Tim Fabian, Za rok lub dwa. Miejsce 8 to Paweł Siluk-Steiner, Stary rodzinny dom. Na 7 Brygida i Robert Łukowski, Mi Amor. Miejsce 6 Blue Party, Zabujany w Tobie. 5 Bernadetta Kowal, Polska, Jo jest Dziołcha. Na 4 Sylwia Drzewiecka, Anioł z Diabłem. Miejsce 3 Adi, Otwórz Serce. Na 2 Kasa Misiu Kasa, Paweł Sobota i Witamina. I miejsce 1 Piotr Feszter, Za Tobą pójdę na koniec świata. No i tak właśnie wygląda 352 notowanie naszej listy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Gorąco pozdrawiam z Kępna. Do usłyszenia. Toż radiowy finał już za nami, prosto z Kępna. No, to godomy. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS, na którym to wystąpią m.in. Bernadetta Kowalską. 23 maja w Ostrzeszowie. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie. Po to, by kochać Cię.
w nim mam kilka słów. Niełatwo jest, kiedy siadam tu znów. Samotność to liryk miłości mej. Ważne, że wciąż jesteś tu i to wszystko, czego chcę. Coś pięknego już wiem, wybrałem. Kochać cię, dobre słowo i uśmiech twój co dzień. Razem z tobą iść przez życie, wspierać chwile te. Wszystko po to, by kochać cię. Że przeżyłem piękny sen, rozumiem po prostu, że cię kocham. Spokój i ten wciąż magiczny każdy dzień, w nim uśmiech twój, oczu błysk, to wszystko mam. Coś pięknego już wiem, wybrałem. Kochać cię, dobre słowo i uśmiech twój co dzień. Razem z tobą iść przez życie, wspierać chwile te. Wszystko po to, by kochać cię. Uczucie i miłość i sens.
Śląsk, kawa i ty, czyli słynne słowa czy, można by było powiedzieć tak. Troszkę przytaczając tytuł piosenki Danki Wiśniewski. A nasze cynne słowa czy, te roski, to będzie tak. Chris, Oxford Duo, bo już za chwila w naszym studium gość. Ach, dziękuję. No, nie tak my się, Marta, umawiali. Przez jakiś czas, że się zastanawiał, co ich tutaj sprowadzą. Na święta to wiem co, polsko-szynka. Niedawno święta były, szynka ich tu przyciągła. Teraz zaś ich coś przyciągło. No i jeden z tych, co ciągnie tutaj, jak ino może. Chris, witam cię gorąco, witam serdecznie. Witam cię, Sebastian. Właśnie teraz jak się wystraszył, bo zacząłeś mi za dwoje go dać. No bo... My już chyba przeszli na ty, dlatego... Chris, nie, bo ja bym cię chciał, aby roz w tym studiu zobaczyć z tą piękną twoją drugą sceniczną połówką. Na pewno jeszcze będzie taki czas. No i na pewno się doczekam. I ja też na to liczę. Słuchaj, mamy nowy rok, nowe postanowienia, nowe wyzwania i nowa płyta. Nowa płyta wyszła, całkiem świeżo, jeszcze ciepło, jak się to godo. Mhm. Tytuł nosi tak jak ten teledysk, który teraz będziemy prezentować. Fajnie, że cię znam. Dziękuję, ja w tym się cieszę. Dlatego godą. Fajny prezent komuś zrobić i na pewno się ucieszy. Jak taką płytę dostanie i na niej będzie pisało fajnie, że cię znam, także pomysł na prezent już mam do ciebie. A, dziękuję. Słuchaj, zresztą mniej do ciebie. Do wszystkich. Do wszystkich. Generalnie, no tak, na przykład jakbyście panowie na dzień teściowej czegoś szukali, to... Jak znalazł. A tak zupełnie poważnie, Chris, bo to jest taki trochę odbiegający od standardów szlagierowych numer, nie? No troszkę. Fajnie, troszkę... że cię znam, bo o tym numerze godomy, żebyście państwo zrozumieli. To tytułowy utwór, to tytuł płyty i też piosenka Kero wyszła w połowie listopada, pojawiła się w rozgłośniach radiowych, tak mi się coś kojarzy. W połowie listopada się pojawiła. No wiesz co, no fajny dance'owy kawałek, taki podnóżka. Troszkę my się teraz zrobili tacy bardziej dance'owi, wiesz, że... Ale żeby sobie ludzie podańcowali, no właśnie, bardziej to... tak i młodzi, i starsi, wiesz. Mhm. Także... Czyli odmładzacie tego swojego potencjalnego fana. Ja, a w ogóle to tytuł też nawiązuje do tego, że jak zresztą wiesz i wszyscy telewizowie, że mam nową wokalistkę, także jest pierwsza płyta z nową wokalistką Martą. I dlatego fajnie, że cię znam, wiesz, że to taki... współpraca się tak układa, że akurat doszło do tego, że wydaliśmy płyta. W końcu. W końcu, no właśnie. W końcu. Także trzecia moja, a pierwsza z Martą. W końcu wydali płyta. Moi drodzy państwo, więc tak, o tej płycie klachać jeszcze bydymy, no i fajnie, że kiedyś Marta też tu się pojawi. Fajnie, że cię znam. Razem z premierą singla i numeru, który miał promować i promuje wasza nowa płyta Fajnie, że cię znam, pojawił się też teledysk. Teledysk jest, no właśnie, o tym fajnie, że ją mąż, ta Marta. O czym go do ten teledysk? Jakie idzie sceny zobaczyć w tym teledysku? Bo widział, że Kaś tam mi coś się umknęło, że ty za barem, ona siedzi, coś tam, ty muszka, takie rzeczy. Ja, no wiesz, właśnie nawiązuje do tego tytułu, że my się po prostu poznajemy, Kaś tam się mijamy i okazuje się, że jest muzyk i Marta też ma coś wspólnego z muzyką, bo idzie se z mikrofonem, a ja z gitarą, wiesz. Poznajemy się w jakiejś takiej ścieżce, oglądamy się za siebie. No i potem już oczywiście ona przychodzi do tego baru i tam jest z barmanem, zresztą wszystko będzie widać na teledysku. Dancingu. Ale to, no, teledysk był kręcony u mojego takiego naszego znanego przyjaciela w Katowicach. Udostępnił nam właśnie lokal, za co bardzo mu dziękujemy i myślę, że się spodobał. Także jest na wesoło. Teledysk państwo będziecie mogli zobaczyć. Zanim zadam ci ostatnie pytanie, chciałbym do tego pytania troszkę też nawiązać, bo godamy cały czas o tym numerze Fajnie, że cię znam. Stwierdziłeś, że to jest bardziej dance'owy taki numer. Czy to jest taka troszkę już furtka w stronę disco polo, czy jednak... Wolicie zostać na tym naszym rynku? Nie, raczej nie. Też jest 14 kawałków, też jest jako bonus. Nasza piosenka już nieco starsza, taką trochę, którą my też przyspieszyli, tak trochę dancowo. A w ogóle też są dwa śląskie kawałki, bo muszą być oczywiście, bez tego tutaj by tej płyty nie mogło być, bo bardzo bym tego chcieli.
No ale tak raczej będą te klimaty, które były wcześniej. Czyli jak tak. ktoś wrazi se płyta do CD-ka i zacznie słuchać, to nie powie, no co to jest za zespół? Ale to też przez to, że tak my to chcieli zrobić, bo płyta jest nagrywana w dwóch studiach. Mhm. I to słychać po prostu, że jest troszkę inny rytm i tak my to chcieli, żeby trochę było urozmaicone. Okej, okay. Urozmaicenie na tej płycie się znajdzie. Proszę bardzo, moi drodzy państwo, Oxford Duo dzisiaj z nami.